Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family i witam się z wami z mojej jadalni i dzisiaj film właśnie o niej, ponieważ w tamtym tygodniu pojawił się film odnośnie kuchni i najczęściej zadawanych pytań przez was i przez osoby, które no, stoją przed zamiarem zmienienia kuchni bądź jej układania na nowo. Także dzisiaj odpowiemy sobie na wasze najczęściej zadawane pytania odnośnie jadalni. Ja sobie je już przygotowałam, także zapraszam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że film będzie równie przydatny. Zacznijmy może od wielkości naszej jadalni. Ma ona na szerokość 270 cm. Od ściany do sofy, nie liczę wnęki na okna. Jeżeli chodzi o głębokość, jak jest stół, jest to około 3,5-4 metry, no bo to jest tutaj już luźne. Czy to jest wystarczająca szerokość? Wydaje mi się, że tak. Wszystko się mieści, gdy wszyscy siądą przy stole, każdy może bez problemu krzesło odsunąć. Najczęściej zadawanym pytaniem odnośnie jadalni był stół i krzesła, no bo to jest najważniejsza część naszej jadalni i każdej jadalni. Nam zależało na tym, aby stół był ciekawy, inny, ładny, tak samo z krzesłami, ale przede wszystkim funkcjonalny. Poprzednio mieliśmy inny stół, inne krzesła i przy jakichś większych eventach, gdy rodzina zjeżdżała, gdy chcieliśmy zorganizować wigilię, nie było miejsca. Tamten stół się nie rozkładał i stwierdziliśmy, że to jest mus. Długo szukaliśmy stołu, żeby odpowiadał naszym wymaganiom, tym co chcieliśmy tutaj w salonie zawrzeć, żeby kolor był ładny, żeby pasował ogólnie do wystroju i znaleźliśmy go na stronie Edinos. Linki dajemy wam pod spodem. Ten stół przede wszystkim się rozkłada. On w wersji podstawowej ma 1,60 m na 1 m szerokości i rozkłada się aż na 2,40. Zresztą rozłożymy sobie go, aby wam pokazać. Z racji, że on bardzo delikatnie jeździ, może być zastawiony, nic z niego nie spadnie, tylko musimy sobie poodsuwać krzesła. On tutaj od spodu ma takie haczyki, są tutaj zamontowane prowadnice. Zobaczcie, jak to łatwo jedzie. Nie jest to żadne ciągnięcie na siłę stołu, tylko wszystko jest na prowadnicach kulkowych. W środku chowają nam się dwa człony stołu. Możemy go powiększyć na dwojaki sposób. W zależności ile gości mamy i jaka wielkość stołu jest nam potrzebna. Stół jest wykonany z litego drewna. Widać jakość tego stołu, że jest po prostu lepsza. Czy jesteśmy z niego zadowoleni? No ja jestem zachwycona i zadowolona bardzo. Zresztą każdy gość, który do nas przychodzi, zwraca uwagę na stół. Przede wszystkim na jego kolor i na nogi, które nie są takie klasyczne i o te nogi zadawaliście dość sporo pytań, także zejdźmy nieco niżej. Nogi wyglądają tak, czyli całkowicie inaczej niż znane dotychczas nogi. One mają bardzo nowoczesny kształt. I tutaj łączymy nowoczesność z takim, wiecie, litym drewnem, solidnym, bardzo solidnym stołem. I pytaliście o nogi i jak przy nich siedzieć. Czy one nie przeszkadzają? Czy jest miejsce przede wszystkim na nogi? Absolutnie nie ma problemu. Jeżeli o to chodzi, nie musicie się absolutnie martwić. Jedyne co, to taki mały mankament tego stołu, to że wybraliśmy sobie krzesła, do których zaraz dojdę, bardzo fotelowe. Chcieliśmy, aby wchodziła pod stół. Podstawialiśmy stół na dodatkowych nóżkach. Dzięki nim właśnie robi nam się porządek, ponieważ całościowo krzesła wchodzą pod spód. Bez tego one wchodziły gdzieś na tą głębokość. Jeżeli wybierzecie zwykłe krzesła, klasyczne, to bez problemu wejdą pod każdy stół. Tu chodzi tylko i wyłącznie o te fotelowe rączki. Stół przyszedł praktycznie w całości, zresztą pokazuję wam, jak go składaliśmy. Dzisiaj będziemy składać stół. Jeszcze nie mogę doczekać, stół dotarł do nas wczoraj. Czekaliśmy, żeby go nie poskładać za szybko, bo chcieliśmy to nagrać wszystko. I wam pokazać, stół jest przepiękny już. Otwarliśmy trochę karton, zaraz wam pokażemy. Tak wyglądają nogi naszego stołu. Są piękne, są pełne z drewna, no nie? Tak, to jest lite drewno. Stół kupowaliśmy na stronie internetowej, to jest strona online, na której możecie sobie właśnie różne meble kupić. My właśnie stamtąd mamy ten piękny, tak, długo stół. Szukaliśmy idealnego stołu i dopiero tam znaleźliśmy coś tak pięknego, tak innego,
a jednocześnie tak solidnego. Co jest absolutnie super w tym stole, to to, w jaki sposób on się rozkłada. Zobaczcie, jakie to jest wszystko tutaj solidne. I na tym też nam zależało, żeby to był taki mega stół na lata. Bo zazwyczaj to takie są szuracze, natomiast tutaj mamy cały mechanizm do rozsuwania tego stołu. Zaraz sprawdzimy, jak go podkładamy, jak on się będzie sprawdzał, ale wygląda zacnie, naprawdę. Stół robi piorunujące wrażenie, gdy go po prostu otwarliśmy, wnieśliśmy i jest mega ciężki. Jest mega ciężki, bo z ledwością wnieśliśmy go do domu w dwójkę. Naprawdę nie była to lekka robota. Wszystko jest tutaj ładnie rzeźbione. No nie? Marka Edinos przekazała nam kody rabatowe dla Was, 50 zł dla pierwszych 20 zamówień, więc odsyłam Was do opisu i zapraszamy do zapoznania się ze stroną marki Edinos. Znajdziecie tam nie tylko stoły, krzesła, ale pozostałe wyposażenie domu. No i kolejne najczęściej zadawane pytania, czyli skąd są krzesła? No właśnie z Edinosa. Dajemy Wam oczywiście link w opisie, ponieważ wszystko tam będziecie mieć. Były one przetestowane podczas moich urodzin, gdzie zjechali goście i naprawdę siedzieliśmy dość długo i każdemu było miło i wygodnie. Takie krzesło może też robić jako dodatek wystroju, jako element do salonu, jako jeden fotel do kompletu, więc naprawdę bardzo dużo możliwości. Nasze krzesła są przetestowane do wagi 120 kg, nie skrzypiały, nikt się nie stresował, każdy siedział wygodnie. Z nóżkami się nic nie dzieje, się nie wyginają, są stabilne, w żaden sposób nie ucieka. Kolejną rzeczą było zabezpieczenie tych nóżek, żeby nie porysowały podłogi. I my mamy po prostu pod spodem przyklejone podkładki filcowe. One są gumowe, te nóżki, natomiast my dodatkowo podkładki zawsze dajemy, przez co one fajnie ślizgają się po podłodze i naprawdę bardzo łatwo się je przesuwa. Najważniejsze to robot wjeżdża pod fotele. Na czym mi mega zależało, ponieważ pod stołem wiecznie był bałagan. Pomimo tego, że robot sprząta, to pod stołem poprzednim zawsze musiałam sama z odkurzaczem jeździć. Natomiast przy tym stole i przy tych krzesłach robot sobie wjeżdża bez problemu, wszystko pozamiata i poodkurza i tak samo wjeżdża pod spód stołu. Pytanie, czy jadalnię trzeba przewidzieć na etapie budowy i tak dalej. No generalnie na etapie budowy musicie przewidzieć wszystko. Natomiast my kupiliśmy dom taki, jaki jest. Założenie było nieco inne. My mieliśmy wizję nieco inną i dlatego jadalnia jest w miejscu tym, którym jest. Musieliśmy przeciągać oczywiście znowu kable, lampy. Im lepiej przewidzicie na etapie projektowania i budowania domu, tym mniej roboty później Was czeka i mniej niespodzianek Was spotka. Było bardzo dużo pytań odnośnie okna rogowego. Czy to się sprawdza? Czy jest zimno? Zawsze w takich miejscach będzie troszkę chłodniej i to jest normalne. Im większe przeszklenia, tym chłodniejsze miejsce po prostu. Wiadomo, gdy temperatura spada na wieczór, zasłaniamy zasłonami, żeby też po prostu nie czuć się jak w akwarium, ale zasłony bardzo dużo dają, jeżeli chodzi o utrzymanie ciepła w środku. Jeżeli macie rolety, no to generalnie to samo robią co zasłony. Dlaczego zdecydowaliśmy się na zasłony, a nie na rolety? Ponieważ
gdybyśmy założyli sobie tutaj rolety, dość mocno zamknęłoby nam się miejsce. Wiecie, jeżeli chodzi o firany, one są ruchome. My możemy, nie wiem, przejść koło tego, pies może w to wejść, możemy je poodsuwać. To nic nie jest sztywne. Gdybyśmy tutaj zawiesili rolety od samej góry do samego dołu, to generalnie już mielibyśmy takie wrażenie zmniejszenia tej powierzchni. Ktoś tam zarzucił, że zasłony wychodzą z mody. No nie uważam, że zasłony wychodzą z mody. Uważam, że jest to coś, co jest ponadczasowe i coś, co dało tyle przytulności temu miejscu, że nie wymieniłabym ich na żadne żaluzje. Czy mamy zamiar założyć tutaj żaluzje, tak samo jak mamy w kuchni? Nie, nie mamy takich planów, ze względu na to, co powiedziałam wcześniej. Druga rzecz, bardzo ciężko jest znaleźć żaluzje, które są tej wielkości. One muszą być już robione na zamówienie, one są o wiele droższe, one są bardzo ciężkie, że tutaj są okna przesuwne, i jest to nasze wyjście na taras, te żaluzje nie do końca by się sprawdzały. Po prostu cały czas musiały być szurane albo zwinięte do góry, więc nie uważam tego za sensowną opcję. Są zasłony, kilka dziewczyn pytało, żebym dała namiar i tutaj was zaskoczę, a jednocześnie się pochwalę. Zasłony robiłam sama, osobiście. Pomęczyłam się bardzo dobrze, ale służą nam, piorę je i nic się z nimi nie dzieje. Nie wiem, może przy okazji kolejnych zasłon, gdy będę wymieniała je na przykład na brązowe, zrobię taki film i nagram go dla was. Pytanie było o karnisz rogowy, jak on jest zamontowany. No generalnie żadna filozofia, te karnisze są zamontowane tak jak klasyczny karnisz, a tutaj w rogu mamy łącznik, który możecie kupić do każdego karnisza. Jest to łącznik podwójny, ponieważ mamy dwie rurki i dodatkowo, dzięki temu, że sama sobie szyłam i nie był to dla mnie jakiś duży dodatkowy koszt, bo przeliczyłam długość zasłon i mi trochę zostało, to jak zobaczycie, tutaj w tym miejscu mamy połączoną zasłonę, że tego rogu absolutnie nie widać i wszystko nam się tutaj, jak widzicie, chowa i wygląda jak jedna całość zasłon. I jeszcze skąd są firany? Firany są z IKEA. Są to najtańsze IKEA-owskie firany, jakie można dostać i je docina się do odpowiedniej długości po prostu nożyczkami. Jakiego wymiaru są karnisze? No my mamy okna 2,70, więc karnisz przy oknie ma 2,70 i pytanie było, jak daleko wysunięte są karnisze. Na początku tak się zaśmiałam, a potem przypomniałam sobie, jak zakładaliśmy te karnisze, że mieliśmy taki zgryz, ile go wysunąć, żeby to wyglądało dobrze, więc to jest bardzo dobre pytanie. I nasze karnisze są wysunięte o około 30 cm poza okno. Początkowo były wysunięte o wiele, wiele dalej, ale wyglądało to po prostu fatalnie. Musiało być więcej zasłon, które po prostu wyciągniemy, tak jak wysuwamy karnisz. Wiadomo, że to zależy też od was, bo my na przykład chcieliśmy schować za zasłoną tutaj kontakty, które są od rolet, więc idealnie nam się to, widzicie, wpasowywuje. Natomiast widziałam też bardzo ciekawe rozwiązania na zasadzie przeciągnięcia karnisza na całą ścianę i zrobienie takich długich, długich zasłon, przez co dajemy sobie takie złudzenie ogromnego okna. Ale wiecie, to już jest taka bardzo indywidualna sprawa, jak komu się podoba. Natomiast mówię, jak to wygląda u nas, bo też żeśmy stali się zastanawiali i nie wiedzieliśmy, jak wysoko od sufitu, jak to zrobić, jak to ugryźć, żeby wyglądało to dobrze i potem nas nie denerwowało. No nie? Więc nie ma złych pytań, po prostu nie ma złych pytań. 100 lat! Skąd jest podłoga? Co to za podłoga? Te pytania pojawiają się zarówno i na Instagramie, i w wiadomościach prywatnych, i generalnie pod każdym filmem, gdzie chociaż odrobina tej podłogi jest widoczna, więc od razu tutaj odpowiem w kwestiach podłogi. Rodzaj podłogi AC5, jest to kolor Dąb Awan, kupiona w Castoramie. Są to większe deski, spore deski w takim bardzo ładnym drewnianym odcieniu. Czy rysują się przez psy? Powiem wam, że Alita jest bardzo trudnym przeciwnikiem dla tej podłogi i skoro nie udało się jej dotychczas porysować tej podłogi, to jest bardzo dobrze i mogę powiedzieć, że świetnie się sprawdza, tylko oczywiście to są panele, jeżeli jest jakakolwiek wilgoć zbyt duża, no to wiecie, trzeba bardzo, bardzo uważać, natomiast uwielbiam tą podłogę, niesamowicie mi się podoba, pięknie wpasowywuje się we wnętrze i mamy ją w całym domu. Kwestia lampy.
skąd są, ile kosztowała, jak to wyglądało i tak dalej. Jeżeli chodzi o kabel i listwę, którą widzicie na górze, robiliśmy ją sami. Jak wyglądało to kosztowo, jak to wszystko zrobić, jak to montowaliśmy, daję Wam po prostu tutaj link i tam Was odsyłam. Klik, klik, klikenty. Jeżeli chodzi o kosztorys, podaję Wam nasz kosztorys. W zależności od tego, jakich Wy użyjecie materiałów, jakie Wy meble kupicie, jak wielką macie jadalnię, no to tak wysoki będzie koszt. Kolejna część tej serii pojawi się już za niedługo. Obserwujcie zarówno Instagrama, jak i społeczność, bo tam pewnie zadane będzie kolejne pytanie odnośnie kolejnej części domu. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam cudownego popołudnia. Zostawcie kciuka w górę i subskrypcję. No i wpadajcie na pozostałe filmy. Pa!